Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcineczku z Jedi Ocalały i tak, dzisiaj już w końcu polecimy dalej, bo widzę, że was już trochę nuży, że właśnie nie pokazuje, że idziemy dalej już z naszą fabułą, tylko latam po bokach. No, czasem tak jest. Otwieraj to. Lecimy w końcu do nas, tutaj do naszego hangaru. Na hangarze mamy tylko czerwone wejście. No, do czerwonych wejść jeszcze nie mamy dostępu. Kody by nam się przydały do takich czerwonych. Ale. Wiecie co? Bym sprawdził. No, niektóre rzeczy bym sprawdził z miłą chęcią. Kody czerwone są na górze. No wiecie co, nie będę tak sprawdzać, bo niektórych kodów się nie da na razie mieć. No bo fabuła, tak? Fabuła. Fabuła fabułą. No i fabuła nas tutaj troszeczkę musi podratować. Ale zanim jeszcze tam pójdziemy, ja chciałbym zobaczyć tam z tyłu, czy czegoś nie ma. Mamy już tyle tutaj zrobionych rzeczy. Na modliszce też nic nie ma. Esencji żadnej tutaj nie ma. No trudno. Dobra, no to wylatujemy w podróż w końcu. Tu jesteś. Modliszka jest odpicowana na błysk i gotowa do drogi. A więc dokąd lecimy? Z powrotem na Kobo. Okazuje się, że do przebycia otchłani potrzebny nam jest specjalny kompas. Kompas? Dobra, w porządku, jak chcesz, chłopaku. A, i Merin leci z nami. Czekaj, co? Merin leci z nami? Czemu nie mówiłeś? No, posprzątałbym tu. No, świetnie. No, o to chodziło właśnie, żebyś nie wiedział. Jakich rzeczy. Oj, Merin z nami leci, więc my możemy tutaj sobie zrobić sejwika tak zwanego. Dobra. Mamy jakieś tutaj atuty. Znaczy atuty, trzeba było coś tutaj w ogóle zrobić. Podwójny chwyt? Nie. Blaster? Nie mogę jeszcze, dobra. No to też jest bardzo ciekawe, telekineza. Nie mogę opanować. Dobra, no to na razie potężne przyciągnięcie. To ja sobie na razie zostawię. A, mogłem sobie odpoczynek zrobić, ale dobra. Pójdziemy najpierw tutaj zrobić miecz, bo chciałbym trochę przerobić go. Na pewno, jeżeli chodzi o materiały. Akcent. Nie, o tym zostawił taki. No chwyt bym tylko jedynie zmienił. Ale główny chwyt. Zarąbisty naprawdę chwyt, zwykły. O. To było fajne, no ale... Lekki metal. Ten jest ładny. Kan doskonały. Akcenty zielone. Nie no, taki nie. To był taki fajny złoty.
A główny? Zobaczmy, jak się sprawdzi. Podstawy blaster. No blaster to byśmy mogli troszeczkę tutaj pozmieniać. O, prawie jak Glock. Czekaj. LW857. Materiały główne. To ładnie wygląda. Taki złoty. Tutaj akcent. Nie, no ten niebieski jest zarąbisty. Pyt. Pyt też niebieski zostawimy. Stan doskonały. Nie będzie pudłować. Więc okej, okay, no mamy ładny miecz teraz. Troszeczkę przerobiony. Przerobiliśmy tak samo właśnie broń. Wizualnie tylko. Ja se wezmę i zapiszę sobie tutaj. Oczywiście. I... zrobimy sobie odpoczynek, bo i tak na razie nie będziemy musieli z nikim walczyć. Złotego gargulca zabiliśmy, więc okej, lecimy teraz na Koboch. Albo zobaczymy, jeżeli będziemy mieć możliwość na Korsant. Skoro Merin jest z nami, wracamy na Korsant. A na Korsant musimy jednak na Korsant. Tu jest zniszczony księżyc. Tu jest Koboch. Na razie polecimy sobie na Korusant. Zobaczymy, co tam będzie. Korusant. Jesteśmy tego pewni? Tak. Personalizacja jeszcze. Weźmiemy sobie tutaj, zmienimy troszeczkę ubranie. Wygnaniec. Pustelnik. Jedi. No nie możemy nic tutaj zrobić. Jedynie spodnie tutaj. Bohater rebelii. Łajdak, pustelnik. Najbardziej te Jedi podobają mi się. Ale weźmiemy takie. Stolica Imperium. Nigdy tam nie byłam. Korsant nie jest taki zły. Gdy akurat nikt do ciebie nie strzela. Osobiście myślę, że Kal po prostu lubi kłopoty. Nie. Chcę tylko sprawdzić kilka rzeczy, Gris. Ale Rudzielec... Zobacz się dobrze. Ja zostaję na modliszce. Dopilnuję, żeby nikt nas nie zauważył. No. To co, gdzie mamy usiąść? No już dolatujemy? Zaraz wyjdziemy z hiperprzestrzeni. Siadaj. No dobra, no to lecimy teraz. Merin szybko się zadomowiła na modliszce. Tak? A co zrobiła? Po pierwsze, obiad. Zawsze jej się przypadkiem zdarza zapomnieć o myciu naczyń. Stoją sobie obok, na stole, jak gdyby wołały: tutaj, Gris, chodź nas umyć! Może rzuciła na nie klątwę. Co? No właśnie. To ona tak może? Może byś pomógł i też się wziął do roboty, Bidi. Bibupowanie to żadna pomoc. Dobra, bibupowanie... My teraz możemy bubitować i poszukać sobie właśnie tutaj znajdziek takich szybkich. Aha, wiedziałem, że tak myślicie. Czemu ty nie?
Dobra. Czy on jest większy? No. On jest większym mieczem. Dobra, pokażcie mi w ogóle mapę. Mapą i tutaj byśmy mogli przejść. Albo tu góry. O. No to by było najrozsądniej wziąć kilka tej rzeczy, pozbierać. Więc lecimy tutaj. Wątpię, żeby coś było po drodze. Dajcie mi tylko pistolet. No, puść mnie. Ej no, puśćcie, 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 puśćcie. Nie przegram tego. Twoje szanse na przeżycie są niskie. Bardzo niskie. Pożałujesz tego. Dobra, chodź tu. No tym trochę mnie zdenerwowali, że po prostu mnie tutaj zaatakowali. Znaczy ja ich zaatakowałem. No bo coś tutaj musi być. Nie wszystko jeszcze znalazłem. Mapa? Coś tam na górze mieliśmy. Nie, tylko powroty takie dziwne. Dobra, teleportem będzie szybciej. Muszę zajrzeć w głąb siebie. Wiem, że jeszcze będziemy wracać na ten... To było tutaj? Czekajcie. Tak, tutaj jest pierwszy. Tu jest drugi. Dobra, czyli tutaj muszę najpierw. Albo tutaj, dobra. Raz, dwa. Tak, mamy tylko dwa takie miejsca. Ale to będzie szybko. Aha. No, punkt z pigułce.
Czyli tak, muszę cofnąć się. Tutaj. Jeszcze ubranie jakie znajduje, co nie? Barwy Coruscant. Okej. Wow. Haha, wygrałem. Nie wejdziecie tu, nie wejdziecie tu. Na pewno ucieknie. No tak. O, zobacz to punkty umiejętności. Esencja mocy zaś. Jezu, tej mocy to ja już mam dosyć. Mogło być zamiast esencji mocy coś innego tutaj być. To miejsce to nic w porównaniu do mojej ostatniej misji. Czy podczas niej też mieliście do czynienia z Jedi na wolności? Nie, nie mieliśmy. 88%. Dobra, dajcie mi tutaj. Dasz radę jakoś pomóc? Patrzcie, jak to się szybko robi. Ha! Da się? Dobra, jeszcze tutaj szybko chcę zobaczyć. Gotowy, BD? Nie ma nic. Dobra, no to lecimy teraz do kolejnego. To było tutaj. A, i tutaj w tym na dole trzeba będzie... Aha, bo ja tutaj walczyłem z tym droidem. Tutaj mamy dwa droideki. Aha, i tam mamy walkę z tym chłopem. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Wow, jaka winda. Co to się dzieje? Jakiego freeza miałem? Gramat chuj. Ha. Optymalizacja. Do widzenia. I to jest tylko po to było, tak? No dobra, okej.
Nie chce mi się z nim walczyć. Muszę się skupić. No to skup się. A tutaj szybka podróż. Dobra, wracamy na modliszkę, bo już więcej tutaj nie widzę. Lądowisko, bo najszybciej. Mamy za to 2 punkty zaś do zdobycia. Czy zdobyliśmy 2 punkty? Ja se szybko tutaj przeskoczę. Taki wiem, bardzo, bardzo ciężki ten odcinek dzisiejszy. Pierwsze co, odpoczynek. Drugie co, weźmiemy sobie punkty umiejętności. To ja chciałem pójść w moc, tak? To było podwójne szarpnięcie. Aha, dobra. No dobra. A. To może być dobre. Okej. Więc no cóż, kochani. To było na tyle w tym odcinku. Tak, poleciliśmy sobie po prostu na Krusant i wróciliśmy, więc no teraz lecimy z powrotem na Kobach, więc już w następnym odcinku, więc to było na tyle. Trzymajcie się, bye bye i do usłyszenia. Chaos, niech moc będzie z wami.